Nie, za chwilę Herl. No, za chwilę Herl, ale czy ten 21-latek będzie w stanie zaatakować pozycję lidera? No zobaczymy. W pierwszej serii 128 metrów, 3 metry bliżej od Michaela Hajbeka. Miał dodanych 8,3 punktu. No i raczej nie wyprzedzi swego kolegi z reprezentacji Jan Herl. Potrzebował 128,5 metra, wylądował znacznie bliżej. A więc już 10 skoczków w serii finałowej za nami. 124 metry odległość Jana Herla. Ta najważniejsza informacja po pierwszej serii. Liderem Kamil Stoch o 4,5 punktu przed Stefanem Kraftem i o 7 punktów przed Karlem Geigerem, a więc jest wielka szansa na to pierwsze w tym sezonie polskie zwycięstwo, a to wszystko dopiero przed nami. Przecież Piotrek Żyła też w czołowej dziesiątce na 8. miejscu po pierwszej serii. Tymczasem Jan Herl jest drugi za Michaelem Hajbekiem i myślę, że za moment zobaczymy klasyfikację po